pilotem wycieczek, przewodnikiem i właśnie prowadzę wyjazdy właśnie z grupami w różne miejsca. Niestety zawodowo nie w te egzotyczne, ale poza takimi właśnie klasycznymi wyjazdami właśnie po Europie jeżdżę także z różnymi znajomymi. Jeździmy właśnie w takie różne państwa bardziej odległe i to będzie zbiór opowieści z takich kilku państw, spotkania z osobami, które tam spotkaliśmy. Będzie to Pakistan, będzie Kambodża. To jest taka mała zmiana w koncepcji, miała być Indie, ale tutaj będzie Kambodża. Taki nowa część tej prezentacji i na końcu będzie Mauretania. Jeśli chodzi o to, jak wygląda faktycznie Pakistan, to tam ogląda się Bollywood. I też w zasadzie kulturowo większość Pakistanu to jest to samo co Indie. Więc tak więc ogląda się Bollywood. Jest się masale, czyli jest dokładnie ta sama kuchnia. Jeżeli właśnie zmieszamy przyprawy takie jak właśnie anysz, właśnie orzechy kardamonu, cynamon, właśnie goździki, pieprz, to powstaje nam masala, czyli ta mieszanka indyjskich przypraw, która dodaje im smaku. I po dodaniu do tego pasty właśnie, prawda, pasty imbirowo-czosnkowej i to wszystko mamy właśnie w ryżu, to powstanie nam takie typowe danie hinduskie, także pakistańskie. Sadullah właśnie dość często siedział w kuchni w naszym akademiku, oglądał filmy Bollywood i jadł taką masalę. Jak Hindus, tylko że był innego wyznania. Jeśli chodzi o właśnie poziom Pakistanu, to Sadullah mieszka w Lahore, to jest mniej więcej ta część Pakistanu. Jest to teren taki półpustynny. W tym miejscu znajduje się właśnie pustynia Thar, która jest właśnie na wschodzie Indii i nam właśnie wchodzi w tą część Pakistanu. Generalnie Pakistan jest bardzo różnorodnym państwem. Na północy mamy właśnie odnogę zachodnią ruiną Himalajów, czyli są to właśnie góry Karakorum. Bardzo ładny, urokliwy teren dla miłośników górskich, wspinaczek, eskapad. Sadullah faktycznie opowiadał mi, że w ich szkołach w Pakistanie uczy się, że prawda, USA są nie wiem, takie i takie. No, to już nie będziemy w te kwestie wnikać. No, w samym Koranie dżihad jako ta święta wojna ma kilka form. To może być nawet wojna z samym sobą, ze swoimi słabościami. Natomiast ci właśnie wahabici z Arabii Saudyjskiej, oni właśnie narzucili taki pomysł właśnie nurtu takiego społecznego, żeby interpretować Koran w zapisach oryginalnych na sposób taki dość właśnie ortodoksyjny. No i niektórzy uwierzyli, że Zachód jest zły, Zachód jest imperialny, Zachód chce ich podbić. No jak tam właśnie jedzie biały, to na pewno będzie służył za bankomat. I każdy na pewno tak raz będzie kojarzył.